Witajcie moi drodzy. Akurat mam pauzę, czytam sobie Świat Motocykli. Kochani, polecam wam ten numer. Kupujcie prasę papierową, bo motocykl już nam ledwo dycha, już się zrobił dwumiesięcznik. Świat Motocykli jeszcze jest miesięcznikiem. 15 zł, 14,99, nie wiem po co te 99, 15 zł. No ale warto kochani, zwłaszcza że zobaczcie, w najnowszym wydaniu mamy obszerną prezentację Moto Guzzi V100. Tu mam jedynie zastrzeżenie do pana Szmoku, do tego pana, że jak tam pisze, to żeby tak się trochę tam powstrzymywał, bo tu na przykład napisał już na wstępie taki, wiecie, 100 lat temu żyliśmy, o 24 lata krócej. Zauważyłem, że tego typu narracja i propaganda religijno-pseudonaukowa jest teraz popularna, więc nie wiem, czy oni tam jakiś hajs jako redakcja, czy osobiście pan redaktor Smoku bierze za pisanie takich bzdur. Czy też robi to po prostu dlatego, że tam coś mu mózg zlasowało. Lepiej niech się motocyklami zajmie, a nie takimi pierdołami. No i tutaj też mi się nie podoba, że tam pisze tutaj ckliwa wersja historii Moto Guzzi jest taka, no i tam już pisze prawdę, ale nie rozumiem, nie bardzo widzę, w czym ta historia niby ma być ckliwa. Historia Moto Guzzi to przede wszystkim motocykle. To nie jest bajka, legenda, tak jak u Harley'a, gdzie tam, wiecie, tak naprawdę to najpierw jakieś tam rowery z silnikami były. Tutaj historia motocykli Moto Guzzi jest oparta praktycznie od początku o wybitne konstrukcje. Także to nie jest nic ckliwego. Ckliwe nie jest również historia, że tam jeden z założycieli, prawda, zginął jeszcze zanim powstała fabryka. To chyba nie jest ckliwa historia, no, ewentualnie można powiedzieć, że jakaś tam tragiczna. No i kochani, poza tym testem mamy jeszcze świetny, kochani, świetne przedstawienie motocykla. Pięknego, chyba według mnie, napiszcie w komentarzu, jeśli ktoś ogląda moje filmy, napiszcie w komentarzu, czy się zgadzacie. Motocykl jest kontrowersyjny, ale tylko z uwagi na to, że oglądają go ludzie, którzy mają niewyrobiony, kochani, gust. Tu mam na myśli właśnie tą Bimotę KB4. No jest stylistycznie, to jest perfekcja, oczywiście technicznie również, bo to jest w tej chwili marka należąca do Kawasaki, ale słuchajcie, stylistyka tego motocykla to jest naprawdę, no to jest z wysokich lotów i każdy, kto się zna na designie, to oczywiście ten motocykl doceni. Piękny, przepiękny, kochani, motocykl. Chyba w tej chwili można by powiedzieć, że śmiało jest jednym z najpiękniejszych motocykli obecnie współcześnie produkowanych i o wybitnym designie. Super opis. Także polecam, kochani, kupujcie prasę motocyklową, papierową, póki jest, naprawdę. Nie dajcie się wkręcić tylko w te internety, bo to zostaje, to można sobie skolekcjonować i za 5 lat możecie, za 10 lat, za 20 lat, ja takie mam stare wydania, jeszcze starsze i mogę sobie iść, a mam nawet z lat, kochani, 70. wydania różne angielskie motocyklowe i można sobie iść na klozet, prawda, i tam sięgać do historii i sobie przeglądać, a internety to wszystko jest bez wartości. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia niebawem.